Proszę Państwa, jak zwykle przygotowałam dla Państwa dość subiektywny wybór tych doniesień. To mój konflikt interesów. Zacznę od raka piersi. Obecne kierunki badań ogniskują się na tym, aby jak najlepiej indywidualizować terapię. To znaczy wybierać dostępnymi sposobami oceny klinicznej lub też diagnostyką takie podgrupy pacjentów, które mogą odnieść korzyść z bardziej intensywnego leczenia, i takie podgrupy, u których możemy sobie pozwolić na tak zwaną deeskalację, a więc obniżenie tej intensywności. Dziś wspomnę o dwóch badaniach. Jedno dotyczące leczenia przedoperacyjnego, drugie pooperacyjnego, a więc mówimy o obszarze wczesnego raka piersi. To leczenie przedoperacyjne w tej chwili wchodzi coraz szerzej do zastosowania, szczególnie u chorych, które mają dodatkowo zmiany w pachowych węzłach chłonnych. Wiemy bowiem, że w przypadku podtypów niekorzystnie rokujących raka HER2 dodatniego, potrójnie ujemnego, lepiej jest rozpocząć leczenie od terapii systemowej, a operację przeprowadzić dopiero po tej terapii. Co więcej, to leczenie systemowe pozwala nam również ocenić wrażliwość choroby na to leczenie, a więc określić tak zwaną możliwość uzyskania patomorfologicznej kompletnej odpowiedzi, czyli eradykacji żywego raka pod wpływem tego leczenia systemowego i następnie w badaniu pooperacyjnym już możemy stwierdzić taką sytuację, że tego raka nie ma. Próbuje się testować w tym obszarze nowe leki. Tutaj między innymi badanie z talazoparybem, to jest inhibitor PARP, który porównany z chemioterapią okazał się równie aktywny. To inna koncepcja, a więc dołożenie immunoterapii do chemioterapii, a także element deeskalacji, który pozwala nam właśnie na zmniejszenie intensywności leczenia u pacjentek lepiej rokujących. Żeby powiedzieć nieco więcej o tym leczeniu przedoperacyjnym, to zatrzymam się chwilę na takich dwóch pojęciach, które będą jeszcze dziś w ciągu dnia omawiane przez panią dr Jagiełło Gruszwyk, a mianowicie patomorfologiczna kompletna odpowiedź oraz tak zwana choroba resztkowa. Pozwoliłam sobie tu przytoczyć angielskie nazwy, ponieważ Państwo w piśmiennictwie wielokrotnie, również w polskim, spotkacie się z ich używaniem. Patomorfologiczna kompletna odpowiedź oznacza to, że nie mamy już inwazyjnego raka w guzie pierwotnym, a według niektórych definicji także w pachowych węzłach chłonnych. Zapisujemy to wówczas poprzez właśnie zapis T0 lub TIS, to znaczy rak in situ, a choroba resztkowa oceniana jest wówczas, kiedy mamy nadal do czynienia pomimo zastosowanej wcześniej terapii systemowej z obecnością inwazyjnego raka. I tutaj mamy czterostopniową skalę dla tej choroby inwazyjnej. 0 to po prostu inaczej PCR, 1 to choroba minimalna, 2 średnia i 3 zaawansowana. Ta skala przekłada się na rokowanie. Wiemy, że pacjentki, które mają PCR, uzyskują znacząco lepsze wyniki leczenia i dłuższe przeżycie wolne od nawrotu i ogólne niż pacjentki, u których pomimo wcześniejszej terapii przedoperacyjnej choroba po operacji nadal została. To badanie z durwolumabem, które wspominałam, dołożenie immunoterapii do chemioterapii. Klasyczna chemioterapia nab-paclitaxel, czyli taksoidy, antracykliny, tak jak to standardowo stosujemy w raku potrójnie ujemnym, skojarzone z placebo lub też z immunoterapią. Po uzyskaniu, po przeprowadzeniu leczenia, operacja i ocena tego głównego punktu końcowego. W tym badaniu oceniono również parametry przeżycia. I co się okazało? Ten główny punkt końcowy wykazał, że w przypadku dołożenia durwalumabu ten odsetek chorych uzyskujących kompletną odpowiedź jest wyższy, ale różnica nie była statystycznie znamienna. Natomiast okazało się, że pacjentki, które otrzymywały durwalumab, znacznie rzadziej numerycznie miały nawroty, zarówno odległe, jak i nawroty miejscowe, a następnie przełożyło się to również na przeżycia. Te pacjentki, które miały leczenie chemioterapią i immunoterapią przed operacją, miały dłuższe, lepsze wskaźniki przeżyć wolnych od nawrotu inwazyjnego, wolnych od przerzutów odległych, a także lepsze przeżycie ogólne. I te różnice były statystycznie znamienne. Oceniono również przeżycie wolne od nawrotu inwazyjnego, taki zasadniczy punkt oceny tego leczenia, zależnie od uzyskanej patomorfologicznej odpowiedzi. No i okazało się, że niezależnie od tego, czy chore otrzymywały immunoterapię, czy nie, również te, które miały patomorfologiczną, kompletną odpowiedź, miały te wyniki lepsze.
I kilka słów na temat badania u chorych stosowanego, leczenia stosowanego pooperacyjnie, a mianowicie w szczególnej populacji chorych z mutacją genów BRCA1-2, które otrzymywały wcześniej, przed operacją leczenie systemowe lub po operacji, a następnie podtrzymująco przez rok olaparyb lub placebo. Okazało się, że leczenie olaparybem poprawia wskaźniki przeżyć wolnych od nawrotu inwazyjnego, poprawia wskaźniki przeżyć wolnych od przerzutów odległych, natomiast jeśli chodzi o przeżycie ogólne, to nie uzyskano założonych różnic, a więc w tym kontekście to przeżycie ogólne nie zostało potwierdzone, natomiast numerycznie liczba zgonów była mniejsza w przypadku pacjentek, które były leczone olaparybem. To badanie niesie bardzo jedną ważną implikację dla codziennej praktyki. Kiedy powinniśmy zacząć oznaczać status mutacji BRCA1 i 2 u pacjentek? Wiemy, że ciągle dostęp do tych badań nie jest prosty. Ta infrastruktura do sekwencjonowania ciągle jeszcze w kraju naszym nie jest dostatecznie rozwinięta, a już należy myśleć o tym, że powinniśmy testować każdą pacjentkę chorą na raka piersi w momencie rozpoznania choroby. To może wpływać na nasze decyzje terapeutyczne, na losy jej bliskich. A więc to badanie pokazuje Państwu również jako przyczynek do dyskusji na temat rozszerzenia dostępu do diagnostyki i sekwencjonowania genu BRCA. Rak jelita grubego, dwa doniesienia dotyczące immunoterapii. To, jak Państwo wiecie, metoda, którą w tej chwili w odniesieniu do wszystkich nowotworów się rozwija i dużo o niej mówi. Zarejestrowana do leczenia chorych na zaawansowanego raka jelita grubego, u których stwierdza się szczególny defekt w postaci uszkodzeń, zaburzeń mechanizmów naprawy nieprawidłowo sparowanych nukleotydów, czyli mechanizmów naprawy DNA, które w procesie różnych podziałów się uszkadza, tak najprościej rzecz mówiąc. Mamy od 2017 roku rejestrację dla dwóch leków przez FDA, potem pojawiły się kolejne rozszerzenia tych rejestracji. Zwracam jednak uwagę, że ten interesujący nas mechanizm molekularny, w którym immunoterapia może być stosowana, w przypadku choroby zaawansowanej dotyczy raptem 4% pacjentów, znacząco mniej niż w chorobie wczesnej. Wiemy, że możemy to oznaczać bądź to metodą PCR, bądź to metodą immunohistochemiczną. To nie jest w Polsce refundowana diagnostyka, ale niektóre ośrodki próbują to rozwijać, choćby metodą immunohistochemiczną, oznaczając białka, których ekspresja jest możliwa do oznaczenia wtedy, kiedy mamy ten deficyt mechanizmów naprawy DNA. Dużo informacji na temat roli immunoterapii czerpiemy od kilku lat z kolejnych odsłon badania CheckMate 142, to jest badanie wielokohortowe, gdzie w różnych kombinacjach stosowano immunoterapię w różnych kohortach pacjentów. Wcześniej nieleczonych w pierwszej linii, wcześniej leczonych w drugiej linii, pacjentów z deficytem naprawy DNA, pacjentów bez takiego uszkodzenia. Obecnie przedstawiono odległą obserwację kohorty drugiej, a więc niskodawkowana immunoterapia w drugiej linii leczenia u pacjentów z deficytem mechanizmu naprawy. Proszę zwrócić uwagę, po 4 latach obserwacji nadal żyje 70% pacjentów. Niemal połowa nie doświadcza progresji choroby. To jest wynik, który rzeczywiście, można powiedzieć, przełamuje biologię tej choroby. Przepraszam, ojej, bo mi się tutaj coś otworzyło niechcący. Już. I to badanie, które pokazałam, było badaniem drugiej fazy. A tu jeszcze badanie trzeciej fazy, finalne wyniki, kiedy zastosowano immunoterapię w pierwszej linii w porównaniu z chemioterapią. Bardzo korzystne parametry przeżycia wolnego od progresji. Korzyść numeryczna w zakresie przeżycia ogólnego, ale statystycznie nieznamienna. Natomiast to, co budzi niepokój, to pierwszy odcinek tej krzywej, który wskazuje, że nawet osłabiona immunoterapia u pewnej grupy pacjentów nie przynosi korzyści. Progresują oni niemal tuż po rozpoczęciu leczenia. Ciągle ogromnym wyzwaniem dla medycyny jest właściwy dobór pacjentów do immunoterapii. Ciekawe badanie również z obszaru immunoterapii dotyczące raka żołądka, gdzie u chorych na raka HER2 dodatniego, to jest populacja, która około stanowi 5% wszystkich raków żołądka, skojarzono standardowe obecnie postępowanie, którym jest chemioterapia z trastuzumabem, dodatkowo również z lekiem immunologicznym. To jest bardzo inteligentne skojarzenie, bo chemioterapia niszcząc guz dostarcza nam
bodźców dla układu immunologicznego. Trastuzumab włącza dodatkowy mechanizm niszczenia komórek w procesie immunologicznym i do tego mamy lek, który nam układ immunologiczny aktywuje. Rzeczywiście to skojarzenie okazało się, że pozwala uzyskać nam dobre i głębsze odpowiedzi u znacznie wyższego odsetka chorych niż standardowa obecnie terapia. To są bardzo wstępne wyniki tego badania, ale zostało ono ocenione jako szczególnie atrakcyjne. Kolejne odsłony pojawią się w najbliższych latach. W odniesieniu do raka płuca tematów było dużo. Zdecydowanie jest to nadal zdominowane przez immunoterapię, która już zaczyna wchodzić do leczenia postaci wczesnych. Tutaj przykład leczenia uzupełniającego atezolizumabem, znamienna poprawa przeżycia wolnego od choroby. Dołożenie immunoterapii do chemioterapii u chorych z chorobą zaawansowaną poprawia przeżycie ogólne. Nie będę mówiła o tym badaniu środkowym, bo za chwilę je rozwinę. Tutaj z kolei analiza zbiorcza FDA porównująca chemioterapię z immunoterapią, gdzie wykazano, że skojarzenie tych dwóch metod jest lepsze od dwóch leków immunologicznych. Tu się też podnosi kwestię tak zwanej toksyczności finansowej, bo skojarzenie dwóch leków immunologicznych jest terapią bardzo kosztowną, również dla bogatszych niż polskich systemów opieki zdrowotnej. I nowe rejestracje, rzadka mutacja w genie KRAS, sotorasib to nowy lek, który będziemy pewnie w najbliższym czasie dalej obserwować. A przytoczę jedno badanie, a mianowicie zbiorczą analizę badań z immunoterapią u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca. To te trzy badania, w których oceniono, czy wystąpienie działań niepożądanych, a to jest ogromne wyzwanie w immunoterapii, ma wpływ na wyniki leczenia. To jest schemat tych trzech badań, podobnie skonstruowane chemioterapia z immunoterapią intensywna w pierwszej części leczenia, następnie leczenie podtrzymujące, oceny parametrów przeżycia. Okazało się, że przy tej zbiorczej analizie, kiedy porównano wyniki leczenia chorych leczonych chemioterapią z immunoterapią i wyłączną chemioterapią i zestawiono z wystąpieniem działań niepożądanych, to okazało się, że pacjenci, u których występują immunologiczne działania niepożądane, uzyskują znacznie lepsze parametry przeżycia całkowitego, również lepsze odsetki odpowiedzi. Przeanalizowano również znaczenie nasilenia tych działań niepożądanych i czas ich wystąpienia. Otóż okazuje się, że te różnice dotyczą również nasilenia działań. Jeśli odczyn immunologiczny jest silny, sięga od stopnia trzeciego do piątego, korzyści z leczenia nie obserwujemy. W przypadku umiarkowanego i łagodnego nasilenia objawów niepożądanych ten wynik przeżycia jest znacząco lepszy. Przede wszystkim ma to miejsce wówczas, kiedy ta toksyczność występuje na wczesnym etapie leczenia. W dalszej części, jeśli pacjent już podlega leczeniu przez kilka miesięcy, objawy pojawiają się później, ma to mniejsze znaczenie. Rak gruczołu krokowego, chcę pokazać jedno badanie o dość skomplikowanej konstrukcji, ale mające mojej opinii pewien wpływ na dalsze nasze postępowanie. A mianowicie w ostatnich latach wykazano, że łączenie tradycyjnej terapii antyandrogenowej z docetaxelem, z nowymi lekami hormonalnymi czy z radioterapią poprawia wyniki leczenia, przepraszam, próbuję sobie tutaj wrócić, okej, poprawia wyniki leczenia w stosunku do wyłącznej terapii antyandrogenowej. Ale nie wiadomo było, czy wrzucenie wszystkiego w jeden barszcz, a więc i chemioterapii, i nowego leku hormonalnego, i radioterapii, będzie lepsze niż wyłączna standardowa terapia. To badanie toczyło się przez ponad 5 lat, nabór do niego. Dlatego jego problemem jest to, że ta standardowa terapia zmieniała się na przestrzeni tych kilku lat i to w jakiś sposób powoduje trudności interpretacyjne. Niemniej jednak wykazano w ocenie wszystkich parametrów przeżycia, które były brane pod uwagę, a więc takiej ocenie radiologicznej, klinicznej, w ocenie hormonalnej, że dołączenie abiraterona, nowego leku hormonalnego, do standardowej terapii, czy to była terapia wyłącznie androgenowa, czy z chemioterapią, która pojawiła się jako standard w trakcie trwania tego badania, czy też dodatkowo z radioterapią, zawsze korzyść z dołączenia tego nowego leku była widoczna. Proszę zwrócić tutaj uwagę, zwracam tylko Państwa uwagę, że na dole mamy nie miesiące, tylko lata, a więc te mediany są liczone w latach. To jest nowotwór o względnie powolnym przebiegu. Inna koncepcja, a więc oceniony klinicznie czas wolny od progresji, również okazuje się, że dołączenie
tego nowego leku jest korzystne, a więc intensywniejsze leczenie, wielostronne, jest bogatsze. Dane dotyczące całkowitego przeżycia są niedojrzałe. Dla raka nerki tylko jedno słowo, a mianowicie immunoterapia, która niewątpliwie jest szczególnie wartościowym leczeniem u chorych z rakiem rozsianym, wkracza do leczenia raka wczesnego jako postępowanie pooperacyjne. Chorzy po operacji poddani placebo lub pembrolizumabowi. Okazuje się, że stosowanie immunoterapii poprawia czas wolny od choroby. Analiza przeżycia ogólnego jest dopiero etapowa. Korzyść jest niewielka, czekamy na dalsze wyniki. Wisienką na torcie jest badanie, które może nie będzie szeroko komentowane w mediach, ale uważam, że niesie ważny aspekt praktyczny. Koledzy z MD Anderson zebrali dane o szczepieniu w swoim ośrodku pacjentów chorych na nowotwory. Ponieważ jak wiemy, dane z badań klinicznych są skąpe, nie obejmowały one pacjentów onkologicznych, więc oni przedstawili doniesienia ze swojego punktu szczepień, gdzie udało im się od stycznia do marca zaszczepić ponad 6 tysięcy pacjentów. Proszę zwrócić tutaj uwagę, że to byli pacjenci, większość otrzymała dwie dawki, ponad 3/4 miało chorobę uogólnioną, ponad 70% miało tuż przed podaniem szczepienia kontynuowane leczenie systemowe. Chorzy z różnymi nowotworami, podkreślili również autorzy tego doniesienia, że nie obserwowano anafilaksji. Odczyny poszczepienne zgodne z ogólnie obowiązującą populacją. Pacjenci wypełniali bardzo skrupulatnie dzienniczki, które wskazywały na to, że u chorych w podeszłym wieku odczyny poszczepienne występowały rzadziej. Częściej były u pacjentów leczonych immunoterapią. Autorzy oczywiście będą na bieżąco raportować dalsze doniesienia.